Witamy kolejny raz w naszym studiu live Medinkus i portalu politykazdrowotna.com. Ja nazywam się Ewa Basińska, jestem redaktor naczelną politykazdrowotna.com, a ze mną jest pani doktor habilitowana Magdalena Skarżyńska, farmaceutka z Wydziału Farmaceutycznego Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Narządów Zmysłów. Pani doktor, dzieci przyjmują leki, kiedy są małe i kiedy są trochę większe. Ile tych leków mniej więcej dzieci przyjmują w swoim dzieciństwie? To wszystko zależy. Zależy od sytuacji, czy dzieci na przykład chorują przewlekle i przyjmują stale przewlekle leki, ale ten okres dzieciństwa wiąże się też z wieloma infekcjami. Układ immunologiczny dziecka dopiero się uczy walczyć z chorobami, więc ten moment na przykład pójścia do żłobka czy pójścia do przedszkola wiąże się często z licznymi infekcjami. Trudno określić dokładną liczbę tych leków, które dzieci przyjmują, ale warto zwrócić uwagę na leki, zwłaszcza które są często przyjmowane. No i do tej grupy niestety należą leki z grupy antybiotyków, różnych antybiotyków. W naszej specjalności, czyli w otorynolaryngologii, to najczęściej jest związane z zapaleniami ucha środkowego i zgodnie z wytycznymi europejskimi i również wytycznymi pani profesor Walerii Hryniewicz, często jest tak, że u niektórych dzieci ta antybiotykoterapia musi być zastosowana, chociaż cały czas mówimy bardzo wiele o tym, że od antybiotykoterapii, jeżeli nie ma takiej potrzeby, powinniśmy odstępować, jeżeli można. I to jest jedna grupa leków. Duża grupa preparatów to są również preparaty stymulujące odporność, które są dostępne często bez recepty. Są również szczepionki doustne, które stosowane są u dzieci, które mają na przykład nawracające infekcje i taka terapia mogłaby być wskazana. Natomiast z tych preparatów immunostymulujących często to są preparaty, nawet nie produkty lecznicze, tylko suplementy diety. I rzeczywiście o to rodzice bardzo często pytają, czy są preparaty rzeczywiście takie, które są w stanie tak wpłynąć na dziecko, żeby mniej chorowało. Poprawić odporność, oczywiście. Tak, dokładnie. O ile o antybiotykach mniej więcej mamy pojęcie, nie powinniśmy ich nadużywać, dużo się o tym mówi. Tak. O tyle o lekach, które stosujemy bez recepty, na przykład w formie kropli do nosa albo kropli do ucha, jeśli coś się dzieje u dzieci, nie mamy takiej świadomości, że nie należy tego nadużywać. Tak, często w społeczeństwie występuje takie przeświadczenie, że leki dostępne bez recepty są lekami bezpiecznymi, a doskonale my wszyscy wiemy, że tak nie jest, bo tak naprawdę dawka czyni truciznę i każdy lek, nawet paracetamol, który jest dostępny bez recepty, nieodpowiednio dawkowany czy w sposób w zbyt wysokich dawkach może być bardzo toksyczny dla organizmu. Więc to przeświadczenie, że leki bez recepty są lekami bezpiecznymi, jest trochę złudne i mylne. W tej grupie leków stosowanych w chorobach ucha, gardła i nosa najczęściej mamy do czynienia z nadużywaniem leków stosowanych miejscowo do nosa, leków obkurczających śluzówkę. To jest o tyle niebezpieczne, że te leki przyjmowane ciągle w sposób przewlekły mogą wpłynąć na pacjenta w ten sposób, że potem nie będzie mógł tych leków odstawić, bo będzie miał nawracające objawy, czyli wodnisty, cieknący katar, uczucie zatkanego nosa, więc jak najbardziej z tymi lekami trzeba uważać. Rodzice też często nadużywają leków, które zawierają sterydy na przykład. Myśląc, że można to ponowić, jeszcze jedno użycie, tutaj też chyba trzeba uważać, prawda? Jeżeli chodzi o sterydy donosowe, bo rozumiem, że o tych tak, mówimy, właśnie. One są bardzo często stosowane w otorynolaryngologii, ponieważ żyjemy w takim środowisku, w jakim żyjemy i coraz więcej pacjentów cierpi niestety na alergiczny nieżyt nosa. Alergiczny nieżyt nosa, to jest to, o czym mówiliśmy wczoraj na konferencji, jest o tyle niebezpieczny, że nieleczony może prowadzić do astmy oskrzelowej, która jest bardzo ciężka. Ciężką jednostką chorobową, jak wykazały badania, skraca życie pacjentów, którzy cierpią na astmę. Więc żeby alergiczny nieżyt nosa mógł być leczony, stosujemy właśnie kortykosteroidy działające miejscowo. Jeżeli spojrzymy na ich profil, one są lekami dość bezpiecznymi, natomiast warto zwrócić uwagę na to, żeby te leki były prawidłowo podawane, to znaczy podajemy je donosowo, standardowo raz dziennie, natomiast wkładając tą końcówkę do nosa, powinniśmy ją odchylić ku zewnętrznym ściankom nozdrzy, tak, aby ten lek mógł być prawidłowo podawany. Leki działają oczywiście leczniczo, ale niektóre leki
mogą działać również ototoksycznie. Ototoksycznie, czyli uszkadzają słuch. Tak. Czy te leki, które dziś stosujemy, bo to są leki, które stosowaliśmy wiele lat temu, czy dzisiejsze leki są bezpieczniejsze, jeśli chodzi o ten profil, czy możemy czuć się bezpieczniej? Jeżeli mówimy o populacji pediatrycznej, czyli o dzieciach, lekami najczęściej wywołującymi niedosłuch, które są ototoksyczne, są zdecydowanie antybiotyki aminoglikozydowe. I one są cały czas stosowane w szpitalnictwie, w leczeniu szpitalnym, bo mówimy o tych antybiotykach ogólnoustrojowo podawanych, ponieważ po pierwsze są to leki relatywnie niedrogie i bardzo skuteczne w niektórych infekcjach bakteryjnych. W związku z tym, jeżeli mamy małego pacjenta w ciężkim stanie, czasami nie ma innej możliwości i zastąpienia tego antybiotyku innym antybiotykiem. A pamiętajmy, że one są i ototoksyczne, i nefrotoksyczne, ale nie jesteśmy tacy bezsilni, bo są wprowadzone w wielu szpitalach różne usługi, na przykład monitorowania leczenia aminoglikozydami, czyli w zależności od tego, z jakim mamy pacjentem do czynienia, ta terapia może być monitorowana i dzięki temu może być ograniczona ototoksyczność. W czasie konferencji, w której bierzemy udział i relacjonujemy dla Państwa jej przebieg, jest również mowa, i Pani będzie w takim panelu brała udział, o wpływie leków na wynik badania ABR. Tajemniczo brzmiące skrót. Co to znaczy? Co to za badanie? Jak ono wygląda? I co mają do tego leki? Badanie ABR jest jednym z podstawowych badań wykonywanych przez lekarzy, specjalistów zajmujących się niedosłuchem. Ono ma nam powiedzieć, jak głęboki jest niedosłuch, gdzie jest umiejscowiony ten niedosłuch. To tak w skrócie. Ale czy rozmawiamy tutaj tylko o dzieciach, czy również o dorosłych? Standardowo to badanie jest wykonywane u dzieci, ale nie jest wykluczone wykonanie ich również u dorosłych. Wykonanie tego badania również u dorosłych. I w czasie wykładu zastanawialiśmy się, w jaki sposób leki stosowane na przykład przewlekle, na przykład leki przeciwpadaczkowe, które działają ośrodkowo, czy leki stosowane w ADHD, mogą wpłynąć na wyniki tego badania, a to jest o tyle ważne, że wtedy analiza tego badania może być bardziej wiarygodna. Poza tymi lekami przyjmowanymi przez pacjentów przewlekle są również leki stosowane przy sedacji. U niektórych pacjentów wykonanie tego badania jest niezwykle trudne. Najlepiej oczywiście, jakby ono było wykonywane w fizjologicznym śnie, natomiast czasami wymagana jest sedacja małego pacjenta, właśnie żeby móc w ogóle wykonać to badanie. Sedacja, czyli znieczulenie. Tak. I wtedy zastanawialiśmy się również, w jaki sposób te leki, które się stosuje u dzieci, czyli na przykład sevofluran, mogą wpłynąć na wyniki tego badania. A jeśli wpływają, bo dlatego się Państwo nad tym zastanawialiście, to jakie to ma konsekwencje? To ma konsekwencje przy analizie fali tego badania, przy interpretacji wyników tego badania, na przykład wpływ na amplitudy, na latencję określonych fal, więc to taki komentarz do opisanego wyniku na pewno ma bardzo ważny aspekt dla osoby, która interpretuje te badania. To jest tak samo jak z badaniami krwi, które wykonujemy. Jeżeli pacjent przyjmuje jakieś leki, to również powinniśmy znać wpływ tych leków na poszczególne parametry badań laboratoryjnych, tak aby móc te badania lepiej zinterpretować. Czyli rozumiem, że na to badanie może być zafałszowane w pewien sposób przez leki i może to wpłynąć na dalsze postępowanie. Tak, na interpretację wyników badania, zdecydowanie, tak, bo leki są jednym z czynników, które mogą wywołać artefakty, czyli mogą zafałszowywać wynik tego badania lub wpływać właśnie na wyniki tego badania, ale do tych czynników należą też inne czynniki zależne od dziecka. A czy lekarze mają świadomość tego, że może dojść do takiego zafałszowania, do takiego wpływu? Myślę, że wielu ma świadomość tego. Jest coraz więcej badań, coraz więcej randomizowanych badań, na których możemy się opierać. Natomiast na pewno popularyzowanie wiedzy w tym zakresie ma duże znaczenie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zapraszam do wejść kolejnych. Pozostańcie z nami.